Siemaneczko! Witam Was, mam nadzieję, w przedostatnim odcinku z tego MRF-a. Dzisiaj postaramy się zrobić kolejnym etapem jak najwięcej. Zobaczymy, ile wyjdzie. Mam nadzieję, że już będzie motor stał na kołach i będzie prawie kompletny w dzisiejszym odcinku. Ale dlaczego przedostatnim? Nie patrzyłem na Pitbike Storm, więc no, nie wiedziałem, że to mają. Jednak sobie zamówię, będzie nowy komplet stopek, nowy komplet sworzni, sprężyn. No bo potem jak będę ten motor kiedyś może prawdopodobnie sprzedawał, raczej pójdzie na sprzedaż, ale to dostaniecie informację, bo już jedna osoba jest zainteresowana i jak będę sprzedawał, to prawdopodobnie jej. Więc no potem będą się ludzie mi pluć, że o, ja już złamana podnóżka, 300 zł taniej. A tak naprawdę nie jest to drogi temat, więc zamówię nowe, będzie problem rozwiązany. Będzie problem rozwiązany i nie będzie mi się nikt pluł, że jest stopka złamana i dawaj kurde 1000 zł taniej motor, bo z taką stopką się nie da jeździć. Więc wpadnie to nowe. Myślałem jeszcze zamówić kierownicę, ale doszedłem do wniosku, że prawdopodobnie jak ta osoba co ze mną, no można powiedzieć, sąsiad jak kupi, no to jemu nowa kierownica się i tak nie przyda, bo jak się będzie wywalał albo coś, bo to motor będzie do nauki, więc zaraz się wykrzywi znowu, więc szkoda tej stóweczki na kierownicę. Ewentualnie w późniejszym etapie, jak już się podszkoli, no to sobie kupi nową kierownicę. To są nieduże koszta, te 100 zł, więc no, nawet mniej niż 100 zł można kupić stalową. Z tym by nie byłby problem wtedy. Co do opony, tak samo mówiłem. Mówiłem wam wcześniej, zaraz będziecie się mi pluć. Ojeju, kurde, jest stara opona. I tak samo ci zaraz mi ktoś powie, abym sprzedawał tego motorka, że dużo taniej, bo opona jest z tyłu 50%, bo jest tu około 50% ta opona. Doszedłem do wniosku, że nie będę wymieniał opony, bo tak czy inaczej dużo osób jeździ po asfalcie lub takich szutrowych drogach. Więc są różne preferencje, różne gusta. To opony sobie już kupi ktoś sobie kupi, jakie będzie już tam jakie już ktoś będzie tak chciał. O, tak można tak powiedzieć. Fajnie jest, bo jest trzymak. Jakby nie było trzymaka, to bym dołożył trzymak do tylnego koła, ale widzę, że jest, więc nie będę dokładał trzymaka. Opona jeszcze jest wystarczająca do takiej nauki jazdy. Przednia opona może nie robi szału, bo to jest ta seria, taka te z tych najtańszych opon, ale też bieżnika jest sporo. Pitbike Rider upalał na tym, kurde, w tyle czasu. Wcale nie wiadomo, czego nie trzeba. No, do nauki jazdy, nie? Nie wiadomo, czego tutaj z przodu nie trzeba. A w późniejszym etapie, jak się już tam sąsiad podszkoli, jak już rzeczywiście nabędzie tego pitbike'a, no to se ewentualnie według gustu dokupi. Kolejnym problemem, kurde, dlaczego będzie ten odcinek jest przedostatni, mianowicie muszę kupić klej nowy, bo niestety to nie zaschło, przyschnęło ten klej, ale nie zaschnął. On powinien teoretycznie po 12 godzinach już być naprawdę twardy, a tutaj, kurde, dalej jest miękkie wszystko. Nie związało. No co? No niestety, z czego nie jestem zadowolony. Jeszcze muszę zamówić tak samo uszczelkę wydechu, bo nie ma. A nie chcę, żeby to pluło, harczało na początku, jak go odpalę. Tak to mniej więcej wszystko już jest, więc no trzeba będzie tylko kupić te stopki z tym stelażem nowe. Kurde, co jeszcze? Uszczelkę wydechu. No i tyle, no tyle to już sobie tam domówię. Ewentualnie filtr powietrza jeszcze zamówimy, ten seryjny, standardowy, co w RC-kach jest, ten większy, nie ten taki śmieszny, malutki. Musiałbym go dostać do testa, to bym wam pokazał, jaka jest różnica między jednym a drugim. Ale to musiałbym do testa dorwać, bo specjalnie takiego śmiecia nie będę kupował. O, tak wam powiem. Musiałbym wam to pokazać. Tylny amorek, no to standard, jak w każdym jednym RC-ku, no to nie trzyma tego ciśnienia, ale to też popatrzę później.
To już wam mówiłem w wcześniejszym odcinku. Wezmę go, prawdopodobnie go rozkręcę i zobaczę. Zobaczymy, czemu nie tłumi. W szczególności no, sprawdzę na początku, gdzie w ogóle te ciśnienie ucieka. Którędy. A potem ewentualnie zrobimy tak, żeby nie uciekało ciśnienie. Co więcej? No tyle, no. Biorę się do roboty, zakładam to koło. Na razie założę je, żeby ten pitbike już był w całości, żebym widział, jak to będzie wygląda. A potem jak przyjdą mi części, no to go rozbiorę. Jak widzicie, pracy mam od groma. Jeszcze w kolejce jest pełno motorów. Powiem wam, że nie wiem, muszę się zastanowić. Ale to będzie taka robota odłożona w czasie, tak wam powiem. Pierw Turbo Projekt 140, bo na niego czekacie. Ja tu nie robię nic pod wyświetlenia. Teoretycznie to mógłbym tego MRF-a olać, robić tego na spokojnie, powolutku, poza czasem antenowym i zająć się robieniem, kręceniem filmików pod wyświetlenia, czyli jakieś turbo projekty, kłady kurde w turbo czy coś, Baszana 250 turbo chłodzonego cieczą, z turbiną chłodzoną cieczą. No, jest pomysłów, jest od pierona. A kurde, taki Baszan 250, tylko musiałbym całe zawieszenie przekonstruować na nowe. Zrobić po prostu całkowicie takie super miękkie zawieszenie, żeby nie wywalało tam wahaczy i tego wszystkiego, bo tam silnik może dobry, ale no, zawieszenie za twarde i rozpierdziela się tam momentalnie wszystko. Może kiedyś, kto wie, się skuszę i zrobię taki projekt. No, ale to powoli do przodu, powoli do przodu. No i może kiedyś przemielę te wszystkie zaległe projekty. A jest z tego, ja bym wam pokazał zeszyt, cały zeszyt jest zapisany tych pomysłów, ale dużo to jest naprawdę szalonych pomysłów. Takich, że nie wiem, ktoś o zdrowych zmysłach chyba na coś takiego by nie wpadł. Tak samo jak, żeby zrobić Lącina 110 w turbo, to też chyba ktoś o zdrowych zmysłach by nie bawił się w przerabianie takiego sprzętu, no, nie kalkulowałoby się. A jednak chodzi. Dużo osób i tak nie wierzy, że to buduje ciśnienie i to wszystko, więc zamontujemy tam coś takiego, więc przy odpuszczeniu gazu będziecie słyszeć ten gwizd, nie? Upuszczenie busta. Że jednak jakieś ciśnienie turbina bije. Ale to też w swoim czasie zamontujemy ten zawór upustowy. Ale tu też to będzie połączone z czymś fajnym. Jest taki plan, tylko muszę to znaleźć, bo gdzie się pies tym bawi. Może się ktoś domyśli, co będzie na wyjściu. Dobra, kończymy. Biorę się do roboty, bo znowu będzie odcinek cały przegadany, a roboty będzie mało. Więc jedziemy, bierzemy się do roboty. Powiem wam, trwało to zdecydowanie za długo, jak na założenie samych plasticzków. Jasny pieron, normalnie masakra. Siedzenie ściągnąłem, żebyście widzieli mniej więcej, co tutaj zrobiłem. Musiałem zastosować trytytki. Są tutaj takie łezki, jakbyście sobie przypatrzyli. Na nich reguluje się odsunięcie, przesunięcie tych krawędzi w tych plasticzkach i tym wszystkim. Ale to kurde normalnie regulacji brakowało. Tak wam szczerze powiem, żeby to kurde spasować jako sensownie.
Mogło się to też, skłaniam się ku temu, że mogło też się to od temperatury gdzieś odkształcić, albo po prostu ktoś tak jeździł i się porozkrzywiało na wszystkie strony. Ale nie jest okej. Okay. Tak wam powiem, nie jest okej. Okay. Bug jest w powietrzu, jakbyście zobaczyli. Bug jest w powietrzu jakieś 1,5 cm. Nie mogę po prostu go dokręcić do tego, bo inaczej te plastiki się rozjeżdżają. A z tego co pamiętam, to musi być na tym, nie? W sensie te łopatki muszą być na górze, nie pod spodem. Siedzenie potem mnie przygniata i to tak mniej więcej. No tak przynajmniej pamiętam z mojego starego MRF-a, bo tego na tych nowszych plastikach to jest mój pierwszy, co tutaj jest. A tak to tylko na tych starych robiłem. No tak jest właśnie. Więc będę musiał tutaj dorobić jakąś tulejkę pod ten bug, żeby to mniej więcej w miarę się zgadzało. Jakbyście się przypatrzyli, no musiałem to zrobić, wywiercić dziurki. Tego i tak nie będzie widać, bo to jest zasłonięte. I ściągnąłem te plastiki dwa, żeby to tak kurde nie odstawało i nogą się nie zawadzało o to. Pościągałem to trytytkami, nie obcinałem ich, bo to niczym nie przeszkadza, może sobie tak leżeć. No tak, no. Tutaj był uchwyt urwany w tym miejscu, więc przetopiłem tutaj na wylot. Kurde, fokus traci ostrość, ale przetopiłem tutaj to na wylot i zastosowałem śrubkę. Jest to na śrubce, z drugiej strony uchwyt jest cały. No i teraz ten plastik jakoś siedzi. Tutaj zastosowałem oryginalną śrubkę, jak i w tych miejscach, gdzie widać. Te są oryginalne śróbki. Tutaj nie widać, dodałem z szerszym kołnierzem. To są śrubki z szerszym kołnierzem, żeby to dobrze chytało. Na dyszkę kluczyk. To ogólnie ktoś odwrotnie pozakładał, więc musiałem to rozkręcić, ten chlapacz cały, i poskładać go odwrotnie. Mi się wydaje, że tak to powinno być zamontowane, chociaż mogę się mylić. No, w ten sposób, że to ma być. Bo jak dam to od drugiej strony, to ten przetłoczenie mi odpycha ten plastik. Jak dałbym to na odwrót, tak wam szczerze powiem. Tak jakoś dziwnie to siedzi wszystko wtedy. No i tak samo tam no, siedzi, dość dużo błota zostanie. Teoretycznie tutaj jest to na zero od góry. Więc tutaj błoto nie powinno za to wchodzić. W teorii. No, będzie lepiej domyć. No, przynajmniej w teorii. Wydech jest tak troszeczkę potraktowany. Widać, że ktoś na kole się uczył nim jeździć. Jest tutaj przytarty i tu bokiem przytarty, ale to walniemy może na jakąś naklejkę, bo tu była naklejka, zerwałem ją. Przykleimy może jakąś naklejkę, zobaczymy. Nie będzie się rzucać w oczy wtedy tak. Chociaż to w niczym nie przeszkadza, bo to i tak plastyczki też widać, że porysowane. Ktoś nie dbał, ostro rzucał tym motorem. Zostanie mi tył do zrobienia. No koło trzeba będzie założyć, żeby nim stąd wyjechać tym motorkiem. Dopasować łańcuch. Zrobić trzeba będzie ten ślizg, żeby to ładnie wyglądało i było sprawne. Teoretycznie do siedzenia nie potrzebuję tego tu, bo mocno się trzyma on, siedzenie się mocno trzyma na tym i dodatkowo tam z tyłu będzie dokręcone, więc mi się wydaje, że raczej tutaj tego nie będzie potrzeba, chociaż nie ukrywam, że chyba to i tak zrobię potem od temperatury, żeby mi tego siedzenia nie odciągło na zewnątrz w lecie, jak będzie jeżdżone dużo, nie? No tutaj też spasowanie tego wszystkiego. No kurde, to lejkę muszę dorobić. No i tak to właśnie jest, kurde, że z najprostszymi rzeczami. O nie, ściemniacz mi tu przyszedł. Coś przyszedł, kurde. Pościemniacz tu, tak? Francowaty ściemniaczek. No. Dobra, ja sobie robię chwilę przerwy i biorę się zaraz dalej do tej pracy nad tym motorkiem. No więc widzimy się za chwilę.